Hoď. A s tým odpoludňa všetko, ne? Chujo. Hoďte. Kurva, teraz sme počali. Thank you.
Witajcie, witajcie. Z Gajemników Morel Team. Dawno nas nie było. O, będzie przylot, czy już był przylot z ostatniego lotu nagrany. A teraz czekamy na gołębie młode. Więc może też się je uda nagrać, o ile zechcą wrócić. Byłem właśnie pierwszy raz wywieźć. Jest godzina teraz 17:47. Widzicie, 25 lipca. Około tam 34 stopnie pokazuje. No, pierwszy raz pojechałem wywieźć na około tam 3 km, to są nie może 4. Z tego północnego kierunku przez otwarte pola. Z górki, gdzie tak naprawdę widać gołębniki. No ja je widzę, że tam krążą dalej. No ale pierwszy raz i słoneczko, to wiadomo, muszą się trochę z tego otrząsnąć. W międzyczasie powiemy co i jak, może jakoś tam podsumujemy trochę sezon lotowy, powiemy co tam dalej robimy. Sezon lotowy oczywiście gołębi dorosłych, powiemy co dalej z tymi młodymi. Tak więc może sobie tą kamerę tu nawet ustawię, żeby było widać w razie, gdyby się zdecydowały te młode przylecieć. Żeby coś tam nagrać je. A w międzyczasie, jak mówię, siądę sobie i będę nawijał co tam w tym sezonie gołębi dorosłych, bo tak jak mówię, nie nagrywałem troszeczkę czasu. Nie było może i weny, nie było i też tego wolnego czasu na tyle, żeby nagrywać, także podsumujemy sobie po prostu teraz. O, tu mamy gołębi młodych. Jak się coś pokaże, to będzie można nagrać. No, sezon gołębi dorosłych tak samo udany jak nieudany. Jeśli chodzi o szpice, jeśli chodzi o równość bić przez cały sezon, no to na pewno najlepszy sezon w naszej karierze. Jak każdy w sumie kolejny jest najlepszy. Taki ten. Też utrzymaliśmy tendencję wzrostową. Znowu najlepszy sezon w naszej dotychczasowej karierze. Jeśli chodzi o kategorie, no to powiedziałbym, że przeciętnie jest. Wiadomo, że są na razie kategorie wyliczone tylko z list oddziałowych. Z rejonu się tam coś zbije. Natomiast tam chyba około 180 w A kategorii. No ale tak jak już mówiłem, ta A kategoria to się pójdzie gwizdać przez to, że pierwsze loty tam się nie liczyły, bo nie było w potwierdzenia internetowe wpisane, że są do kategorii A. Więc ta kategoria A się pójdzie gwizdać. Kategoria B 125 z list oddziałowych. No to taka solidna, dobra, ale nic nadzwyczajnego. Kategoria C. Przepraszam Was, z list oddziałowych 142, więc też fajna, ale też nic specjalnego. Pewnie na wysokie miejsca w okręgu to pozwoli, bo z tego co tam widziałem na razie, oczywiście tam jeszcze dwóch oddziałów nie ma, Dąbrowy Górniczej kategorii i Jury Łazy kategorii, ale z pozostałych oddziałów z okręgu, których wyniki znamy, to daje nam to trzecie miejsce w A kategorii, pierwsze w B i pierwsze w C w okręgu. Także na okręg pewnie będzie dobrze, no może nawet na region na coś sensownego wystarczy, natomiast wyżej to nic nie będzie. Wartego odnotowania. Nie będzie to na pewno żaden wynik na dziesiątkę w Polsce, a na tym nam gdzieś tam zależało. To GMP naprawdę była szansa bardzo wysoko uderzyć, ale jedyny lot, na którym nie złapałem piątki do GMP, to właśnie lot z tego maratonu. Znaczy ze wszystkich lotów 10-5 nie złapałem tylko na tym pierwszym maratonie. A jak na złość na drugim maratonie pierwsze 5 gołębi na gołębniku było typowanych do GMP, no ale drugi maraton już się nie liczył. Inter też przez maratony nie zamknąłem, natomiast Inter paradoksalnie miałem słabe 300 w Inter. Miałem 2 300 po 190 kofi praktycznie, czyli 380 z 2 300. Pomimo, że biłem tam szpicę niesamowicie, no to gdzieś tam te stare gołębie jednak ustępowały tym roczniakom. Roczniaki były poza 50. O i tak się to skończyło. Natomiast na sezon myślę, że ja to zapowiadałem, jak ktoś śledzi kanał, ogląda. Zapowiadałem przed sezonem, zapowiadałem już na jesień w zeszłym roku, że będzie to raczej taki sezon lotowania na wiwat, bicia szpicy,
chciałem na rejonie się pokazać i to wszystko się udało. Natomiast mówiłem, że jeśli chodzi o kategorię do mistrzostw polskich, będzie ciężko, bo stare gołębie, które zostały, jest tam kilka bardzo mocnych gołębi, dosłownie literalnie kilka sztuk na palcach od jednej ręki, można policzyć, reszta to są takie solidne wyrobniki, no i tak było, nie? O dziwo, jeszcze nie ma wyników po ostatnim locie w rejonie, natomiast no, z tego co tam widziałem, listy wszystkich oddziałów są, nie ma jeszcze listy rejonowej, miałem tam dość dużą przewagę w rejonie, z tego lotu też chyba odbiłem, jak nie najlepszą, to jedną z najlepszych serii na rejon, także myślę, że mistrzostwo rejonu też zdobyte z 9 lotów, 4-5 setki, 2-7 setki i 3 setki. Także no myślę, że też fajna rzecz, bo tam praktycznie nie wiem, od drugiego lotu rejonowego chyba już, czy trzeciego prowadziłem i do końca prowadziłem, wygraliśmy to raczej, tak się spodziewam. Są już wyniki mistrzostwa rocznych okręgu Śląsk Wschód, więc też to mistrzostwo rocznych wygrałem. Także no jestem, powiedzmy, z tych wyników jak na razie zadowolony. Gołębie indywidualnie, no są jakieś tam roczne, które mają dość fajne koeficjenty w G kategorii, są jakieś tam samice dwie w D kategorii, które mają fajne wyniki, w B, w C samica ma fajny wynik, no aczkolwiek to wszystko myślę, że na dziesiątkę Polski wystarczy w tych lotnikach w różnych kategoriach, ale na reprezentację Polski no to myślę, że może być ciężko. Także gołębie dorosłe, zaraz tam przejdziemy, jak się na te młode jeszcze chwilę nie doczekamy, to przejdziemy do gołębika dorosłych. Moje miski już wstawione są, popuszczane razem i co? I będą się niosły, za tydzień, weekend je przeszczepimy wszystkie mykosalmowirem, selekcja jest już zrobiona. Zostawiłem 60 sztuk po lotach, docelowo ma być 50, no ale wiadomo, coś tam może jeszcze jastrząb zjeść, coś na wiosnę gdzieś tam przez jakieś kontuzje może odpaść czy coś, więc zostawiłem ich 60, żeby mieć margines. O, jest pierwszy młody. Solówka, będzie jedynka. Pierwsza jedynka w sezonie. Tu nie wiem, czy go widać, ale idzie. O, poleciał. Ale co nasz, zaraz się tu na pewno wróci. Także już co słabsze zaczyna od grupy odlatywać, więc pewnie niebawem się i grupa zjawi. O. No i co jeszcze? 21 razy pudło oddziału, 7 razy pierwszy konkurs, 7 razy drugi konkurs, 7 razy trzeci konkurs. W pierwszej dziesiątce chyba koło, nie wiem, tam 60-70 konkursów zdobytych w tym sezonie, więc to naprawdę ta szpica wyglądała imponująco na rejon. Tak samo tych szpic, bardzo dużo, najwięcej chyba ze wszystkich, no na pewno najwięcej ze wszystkich hodowców w rejonie. A przypominam, że rejon to jest 6 oddziałów. Ponad 500 hodowców. Na pierwszy lot kosztowaliśmy ponad 22 tysiące gołębi, więc no naprawdę fajny rejon. Chciałbym, żeby on się utrzymał dłużej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy się utrzyma na kolejne sezony, ale chciałbym, żeby tak było, bo naprawdę jest to coś mega fajnego, takie loty rejonowe. Gdzie na każdy lot idzie ta pięciocyfrowa, wysoka pięciocyfrowa liczba gołębi. No i co dalej jeszcze tutaj, podsumowując ten sezon, no loty udane, bardzo udane, wiadomo, za tydzień mamy jeszcze 900, ona też się liczy do oddziału, nas się wszystko liczy do oddziału, Bruksela 900 i tak dalej, ja na tą 900 już nie wkładam, nie mam tam, tak jak mówię, mistrzostwa oddziałowe nie są czymś, co mnie tam jakoś bawi, interesuje i co chcę wygrywać, dlatego też nie wkładam. Wiadomo, że mogę te pozycje stracić w mistrzostwie oddziałowym, natomiast no nie jest to dla mnie jakoś tam istotne i po prostu no nie widzę sensu wkładania na ten lot 900 km. Zwłaszcza, że jeszcze pogoda ma być nędzna, więc wkładać tam takie słabe gołębie, żeby odbić, jak na Brukselę włożyłem, po prostu włożyłem to z szacunku do kolegów z oddziału czy tam z sekcji. Natomiast włożyłem tak, że po prostu aby odznaczyć się tam, że włożyłem, bo tam nawet na filmie u Radka Pająka mówiłem, że nie wierzę nawet, że coś wróci. A jedna samica wróciła, no i zlądował ten młody. Pierwszy konkurs w sezonie. I ten gdzieś tam, ta jedna samica wróciła nawet, jeszcze zrobiła maraton kolejny, z ostatniej 500 nawet w konkursie siadła. A natomiast już jest likwidowana ze stada. No to wiesz, to wkładać takie gołębie, no to bez sensu, a znowu ryzykować na taką pogodę jakieś dobre gołębie, które miałyby szansę tam odbić tą trójkę tylko dla mistrzostwa oddziałowego. No to moim zdaniem po prostu się to mija z celem, nie ma sensu. A już nawet mi się nie chce przy tych gołębiach pracować tydzień dłużej, żeby wsadzić tam 3 czy 5 gołębi i tak jak mówię, jeszcze ryzykować, bo ta pogoda też się tam
zapowiada nędzna. Są hodowcy, którym bardziej na tym zależy, na tych mistrzostwach oddziału, to niech sobie walczą. Więc na ten moment, kończąc sezon, w tym momencie prowadzimy w klasyfikacji 10 na 10 typowanej. Czwarte miejsce w szybkościówce zajmujemy, no ale to wiadomo tylko przez to, że tam się liczy ta Bruksela. Gdyby nie Bruksela, to byśmy to wygrali z grubą przewagą. W rocznych wygraliśmy też z ogromną przewagą i tak jak mówiłem, są kolejne 4 sztuki. Wygraliśmy z ogromną przewagą w rocznych, ale tak samo w okręgu tam też wygraliśmy z ogromną przewagą. To jest mistrzostwo na koeficjent. My z 50 konkursów mamy 200, tam chyba 13 koeficjent. Druga drużyna ponad 600, a trzecia to już chyba pod 1000, także duża przewaga też w tych rocznych. W ogóle ten rocznik 21 to jest najlepszy rocznik, jaki kiedykolwiek miałem. Jeszcze nie miałem takiej bandy rocznych, tak mocnych rocznych, które mają tyle szpic na nabite i taką ilość konkursów, także no z optymizmem gdzieś tam patrzę na kolejny sezon, jeśli chodzi o tą drużynę. To naprawdę myślę, że w kolejnych 2 latach ten rocznik to powinien naprawdę wymiatać. Jeszcze mówię tutaj z tego rocznika 2022. Coś tam fajnego może dojść, także najbliższe 2 lata, 3 lata na tych rocznikach myślę będzie się dało fajnie pociągnąć. Chociaż wiadomo, no najpierw muszą te młode to w ogóle się pozlatywać, bo na razie to one są grube nieloty, nie? Co jeszcze w sumie? No jeśli chodzi o dalszą rywalizację, to do młodych, tak jak mówiłem, już wcześniej podejdziemy, no tak jak ostatnie, co najmniej 2 lata, czyli z taką rezerwą. Postaramy się je parę razy wywieźć, żeby je przycisnąć, żeby coś tam odsiać, żeby nauczyć je systemu, w którym pracujemy, żeby, tak jak w zeszłym roku, żeby były ogarnięte. Natomiast bez presji totalnie na wynik, na wkładanie gołębi do końca. Jak będzie dobra pogoda, będzie zdrowie, będą fajnie współpracować, to możemy oblecieć nawet i cały sezon. Jeśli coś tam w którymś momencie będę widział, że nie idzie tak jak chcę, czy ze mną, czy z pogodą, czy z gołębiami, to zbastujemy, przerwiemy w pewnym momencie i tyle. Natomiast na pewno chociaż ze 4 loty, te 200 km, żeby przekroczyć, powinny odbyć z kabiny, żeby jakiegoś doświadczenia złapać, żeby była z nich pociecha na gołębie roczne. Jeśli chodzi jeszcze o dalsze rywalizacje, to na wspólnych gołębnikach mamy dość sporo gołębi, na różnych wspólnych gołębnikach. Będziemy się tym bawić. Stworzyliśmy ten mały gołębnik rozpłodowy. Są same gołębie właśnie pod wspólne gołębniki, czyli te z linii tych gołębi, które u nas się na wspólnych gołębnikach spisują. Co się dało, to żeśmy podkupywali swoje gołębie, które coś tam wygrały. Resztę dołożyliśmy jakiegoś właśnie rodzeństwa, rodziców tych gołębi i stworzyliśmy takie 24 gołębie, 12 par. Na wspólne gołębniki. Te gołębie będą testowane teraz na edycjach zimowych. Już część żeśmy wysłali, część jeszcze wyślemy. Na edycje wiosenne poszły gołębie z trzeciego lęgu naszego. I też będziemy chcieli, jeśli coś gdzieś tam się pokaże, wygra, to będziemy chcieli te gołębie odkupić i znowu wrzucić do tego gołębnika właśnie naszego rozpłodowego na podwspólne gołębniki typowo, gdzie tworzymy taką linię. Wiem, że ktoś się zaraz przyczepi, że to nie linia, ale po prostu taką bazę gołębi na rywalizację wspólnogołębnikową, bo nie ukrywam, że chcemy w to mocno wejść. I jest też plan stworzenia takiego gołębnika typowo na ten ekstremalny długi dystans, tam do klubu hodowców gołębi dalekodystansowych, żeby tam osobno wybudować taki gołębniczek, z którego to gołębie miałyby chodzić typowo na te loty klubowe dalekie, tak, jako młode roczne, przelecieć je tutaj w oddziale tak bez spiny, po prostu na tych długich lotach, żeby złapały doświadczenia, a od 2-3-letnich już koszować je na te loty typowo dalekodystansowe. Także planów jest naprawdę wiele, jak zawsze, ale zobaczymy, co to tam życie pokaże, bo też wiadomo, nie da się też wszystkiego naraz, bo by nas to i czasowo, i fizycznie, i tak dalej przerosło inwestycyjnie. No ale plany takie są, żeby się pobawić. Też gołębie rozpłodowe są już teraz połączone na takie inbredy. Pierwszy raz chyba w naszej karierze robimy coś takiego, że po prostu, ale dużo ludzie też o to dopytywali, żeby połączyć gołębie na jakieś inbredy, zinbredować te nasze najlepsze linie, żeby mogli kupić. Więc już z Radkiem Pająkiem z Gołębia w sieci rozmawiałem, zrobimy ze 2-3 takie aukcje właśnie typowo gołębi inbredowanych, gdzie są dzieci naszego Houbena 262 łączone na wnuki Houbena 262, czy wnuk na wnuka Houbena 262, tak samo dzieci Donkere razem.
dzieci Simply Reda razem, dzieci Panamery razem i tak dalej. Także będziemy się starali zrobić te ze trzy takie aukcje po 10 sztuk takich naprawdę fajnych, zimbredowanych gołębi i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś tam właśnie z czego się najbardziej gołębie pokazywały, bo to też często wszyscy pytają, jak tam z tych nowych nabytków i tak dalej, no to z jednej strony stety, z drugiej niestety muszę przyznać, że z nowych nabytków za wiele to się tam nie pokazało. Coś się tam z Hermans Bonnet obroniło gołębi, coś tam od braci Van den Hide się obroniło, natomiast reszta, no niestety klapa totalna, wszystkie już najlepsze gołębie, o to są, wywodzą się z tych naszych gołębi po prostu, nie? Najlepsza roczna na przykład, no zobaczymy ile ona tam będzie miała z list rejonowych jak wejdą, bo ona tam siadała dwa razy w pierwszej dziesiątce rejonu na wysokiej ilości gołębi, natomiast to musi rachmistrz przeliczyć, mieliśmy też dodatkowe loty, z tych lotów też jeszcze to nie jest wliczone, natomiast no mamy tam roczną, która ma no bardzo mocny wynik, myślę kurde, no nie słyszałem za bardzo o jakichś super wynikach w G kategorii, oczywiście to gdzieś tam może wyskoczyć, natomiast no myślę, że ta samica będzie tam w pierwszej piątce, w pierwszej może szóstce najlepszych gołębi w G kategorii, czy tam już powiedzmy między do 10 miejsca, to myślę, że na pewno i ten wynik, który ma z list oddziałowych da, a myślę, że z rejonu jeszcze zbije, więc liczę naprawdę, że w piątce w Polsce będzie. Jest to wnuczka Panamery, czyli drugiej samicy Polski w G kategorii w Brnie. To są kolejne grupki młodych. Chyba już się wylatały trochę i zaczynają myśleć, żeby wrócić do domu. Druga najlepsza roczna, też z dość fajnym wynikiem i w ogóle, która miała tam fajnych konkursów dużo, bo ona tam chyba z 9 lotów ma Kofi 80 z groszem. To samiczka z Witty Barta, czyli dziadka Panamery, dziadka Tora, a matka to matka Mystique. Czyli córka Alicji, a wnuczka, córka Alicji Simply Reda, wnuczka starego Houbena. Także no, typowo nasze te stare linie naprawdę fajnie się bronią i już powiedziałem, że przez najbliższe lata nie mamy zamiaru nic sprowadzać nowego. Na razie obraziłem się na sprowadzane gołębie, bo nic nie wnoszą za bardzo do tej hodowli. A jeszcze bardziej postawimy na te nasze ptaki, które nam się sprawdzają. Jest to jeszcze na tyle luźno wszystko, że można spokojnie jeszcze kilka ładnych lat z tym pracować i się gdzieś tam nie zapętlić. W tym roku już też przechodzą do rozpłodu te stare z 18 roku lotniki. Naprawdę też wybitnie latały przez całą karierę, więc teraz idą do rozpłodu też z mocą gołębik rozpłodowy. Właśnie też pierwszy gołąb na rejon dwa tygodnie temu. Kurde, nie pamiętam, kiedy była ta 700 maraton. Tak, chyba tydzień temu. Tak, 17, czyli tydzień temu. Pierwsza na rejon była, pierwsza na oddział, pierwsza na rejon, trzecia na okręg. Z 700 była masakra. Szósta, dziewiąta na rejon, a szósta na oddział kamikaze. Też stara samica, także no, naprawdę te stare gołębie. Trzeba teraz do rozpłodu, plus jeszcze wyciągnąć coś tam z nich i naprawdę te nasze stare linie się najlepiej u nas przynajmniej sprawdzają i widzę, że na świecie też plamy nie dają. Także gdzieś tam takie mam wnioski po tym sezonie. Mówię, bardzo, bardzo gdzieś tam rozochocony będę przystępował do kolejnego sezonu pod względem performance'u tych roczniaków, bo naprawdę pokazały, że są w stanie wielkie rzeczy robić. Mam nadzieję, że tutaj się uda też coś z tego roku gołębi wyrzeźbić, aczkolwiek wiadomo, na razie to jak widzicie parę kilometrów im robi problem, siadają po supach na sąsiedni gołębnik, no totalnie są jeszcze nieogarnięte, no ale gdzieś tam trzeba zacząć się z nimi delikatnie bawić, przymierzać, bo inaczej to nic z tego nie będzie, jak się ich nie rozkręci. No i tyle, moi drodzy. Poczekam sobie jeszcze, jak one tutaj się trochę zlecą i zaraz odpalę kamerkę jeszcze i przejdziemy do gołębnika, gołębi dorosłych. Pokażemy tą drużynę, która naprawdę w tym sezonie troszkę rzeczy wylatała. No i doczekaliśmy się na te przygłupki. W końcu całe stado duże. Także myślę, że większość już będzie. Myślę, że jeszcze nie wszystko, ale zdecydowana większość. No i siadają na gołębik dorosłych. No to są na trawę, no debile.
Dobra, idziemy. Pokażę wam, co tam młode mają. Macie dwa przyloty nagrane. Chyba z tej 500-ki siadały lepiej niż z 3 km. No, to jest tylko dowód na to, że mimo wszystko praca hodowcy jest potrzebna. Trzeba gołębie nauczyć wszystkiego, a później dopiero można wymagać. Nie jest tak, jak się niektórym, a może nawet większości wydaje, że to wystarczy gołębia kupić i wszystko się samo zrobi. Więc podsumowując, jeszcze sobie wziąłem taką ściągę,
dokładną w sezonie Gołębi Dorosłych. 7 razy pierwszy konkurs, 7 razy drugi konkurs, 7 razy trzeci konkurs na listach oddziałowych. To są wszystkie loty oddziałowe łącznie z dublowanymi. 64 konkursy w pierwszej dziesiątce oddziału, 138 konkursów w pierwszej trzydziestce oddziału, 347 konkursów w pierwszej setce oddziału. W sumie na listach oddziałowych 899 konkursów, zrobione wydolność stada 53%. Wiadomo, że gdyby było mniej rocznych, to byłoby dużo lepiej z tą wydolnością. No ale te roczne, wiadomo, że one aż takiej wydolności robić nie będą. Jeśli chodzi o gołębie z konkursami, to od 9 konkursów wzwyż jest 35 gołębi po sezonie. Dowody mają wstawiony teraz na przylot entrobak z betaaminem forte. Jednak na ten upał, żeby się szybko zregenerowały. Bo to nie chodzi o dystans czy zmęczenie, a chodzi po prostu o stres. Drugi pojnik tak samo. No wiadomo, że gołębi jeszcze nie posprzątany. W ogóle od odsadzania gołębi nie był sprzątany. Zobaczcie, ile tu jest karmy niemal równo z rusztem. W karmidle też karma jest. Jeden raz dziennie na razie jeszcze je karmimy. Karma pół na pół, lotowa Morel Team. Rozkładowo pierzeniową Morel Team. O, normalnie w tym okresie jesteśmy miesiąc przed pierwszym lotem, to nam być w 100% lotowa. Ale tak jak mówiłem, w tym roku do tych młodych podchodzimy tak jak ostatnie lata, delikatniej. Więc i też z karmą nie szalejemy jeszcze. Praktycznie nie dostają suplementów lotowych, żadnych do wody, a też już powinny, jeśli byśmy się ostrzej do tego szykowali. O, także tak to pokrótce wygląda. Tutaj już, jak się obróciłem, to biuro Morel Teamowe, o którym mówiłem, że będzie powstawało, to powstaje. Zresztą jak widzieliście, działka jest rozkopana, bo był w tygodniu zeszłym przed lotem doprowadzony światłowód. Była energia elektryczna podprowadzana, jeszcze cała kanalizacja, woda. Jeszcze trochę zostało do zrobienia. Wnętrze tak samo, natomiast myślę, że się prezentuje już całkiem fajnie. Będzie gdzie gości przyjąć, kawę zaparzyć i tak dalej. Także się cały czas rozwijamy zgodnie z tym, co zapowiadałem. Gołębnik lotowy, gołębi dorosłych. Widzicie, sekcje samic już są puste. Tak jak mówiłem, wszystko łączymy. Tu ten gołębniczek mały to jest gołębnik właśnie tych gołębi pod wspólne gołębniki, które mocno będą testowane w tym roku. Jest jakiś też taki projekt, żeby tylko z tych gołębi na wspólne gołębniki wysyłać ptaki właśnie z każdego lęku, żeby wszystko szło na wspólne gołębniki. Tymczasem gołębnik gołębi dorosłych. Jak widzicie, miski wszędzie są postawione. Pierwszy raz mają miski. Do tej pory misek nie było. Dopiero po tym locie wstawiliśmy. O, tu jest masakra właśnie. Ta ciemna pstra samica to jest masakra. Ona zrobiła nam w tym roku 11 konkursów. W tym pierwsza z maratonu na oddział z Minden, 742 km. Pierwsza na oddział, pierwsza na rejon i trzecia na okręg Śląsk-Wschód. Co tu jeszcze mamy z takich ciekawych gołębi? Ciekawych gołębi jest sporo oczywiście. Tutaj na przykład bardzo fajna para rocznych. 15239 i 15337, się nie mylę. To są dwa czołowe lotniki roczne w G kategorii też. Ta samiczka już nie była na ostatnim locie, bo ona miała niespierzoną ostatnią lotkę, wyrzuciła mi ją. No więc nie próbowałem, nie ryzykowałem, a ma 5 naprawdę mega szpicowych konkursów. Samczyk był, on ma w sumie zrobione chyba 9, z czego 5 naprawdę też mega czołowych. 6 chyba ma w 50 oddziału, ale 5 takich mocno czołowych. Później idziemy dalej. Ten samczyk 281 dwuletni, teraz był trzeci na oddział z 500. Tutaj najlepszy roczny samiec, 10 konkursów ma, 422, też kilka czołowych, do któregoś tam lotu, do 500 chyba w rejonie, nawet bardzo wysoko w lotnikach był. Tu jest najlepszy roczny samiec, no tak, najlepszy i najlepszy, tamten, ten jest w oddziale najlepszym rocznym samcem z moich, ponieważ z tych lotów oddziałowych ma 9,
Ten też ma 9 slotów oddziałowych, ale jeszcze ma 2 z tych dubli, czyli w sumie ma 11 konkursów. Jest to syn Donkere 15, złączenia Donkere 15 na matkę Pumby, czyli wnuczkę 981 starej. Także bardzo fajny samczyk też. Później tutaj jest też samiec, ten po lewej ma 11 konkursów. Obok samiczka 1185 była też pierwsza na oddział, ma 9 konkursów. Później chcę pokazać, o tu jest też mega samica roczna. Ta co na ziemi siedzi z białymi lotkami, właśnie przelotkami. Ma 11 konkursów, ale też była 3 razy w pierwszej 20 na oddział. Fajnie leciała. Tu jest ta Iron Maiden. U Radka ją pokazałem, wspominałem też, że z 9 konkursów ma tam 80 chyba 6 kofi. Druga u mnie lotniczka G kategorii, też wysoko na rejon siadała, ta niebieska białolotka. Później dalej idąc, co tu jeszcze mamy z takich kozaczków? Z kozaczków, co tu mamy? Tu jest samiczka 15281, też kapitalna roczna samica. W ogóle z tej pary, ona jest z łączenia wnuczki Houbena na wnuczka, wnuczki Houbena na wnuczkę Houbena. I trzymam z tego, z tej pary i wszystkie trzy jako roczne mają po 9 konkursów, do takich naprawdę czołowych. A tutaj jest najlepszy dwuletni samiec, a też 9 konkursów z dublami, on na maratonach nie był, ponieważ jest to szybki gołąb, natomiast z tych 9 wszystkie ma w setce na oddział zrobione, 9 na 9 w setce na oddział, w tym teraz z tej 500 ostatniej był drugi na oddział, on też czołowo na pewno na rejon będzie. Tutaj też mamy 0,76. Ona w zeszłym roku z maratonu wygrała nam taką pulę zakładową. Czołowa lotniczka jako dwulatka, teraz jako trzylatka też dołożyła chyba 10 konkursów. Ale wszystkie maratony i 500 fajnie czołowo nam zrobiła. Później. Kurczę, nie widzę tej najlepszej w G teraz, a jest właśnie. Tutaj ta niebieska białolota to jest wnuczka pana Mery, najlepsza w G kategorii. Pierwsza, czwarta, piąta. Chyba 11 i 20 na oddział, w tym 6 z 500 na prawie 15 tysięcy gołębi na rejon i 7 na 22 tysiące z 300 na rejon, także no jest trochę tych gołębi fajnych. Tutaj ultra, ta niebieska, wiadomo, już idzie też do rozpłodu, ta na samym końcu żertki, ona w CBH i D ma naprawdę kapitalne wyniki, myślę, że na pierwszą dziesiątkę w Polsce. Tutaj Sicario, gołąb, który był w naszej drużynie w A kategorii w zeszłym roku, w tym roku w drużynie B kategorii jest. Także no, kupa naprawdę fajnych gołębi. Tutaj też wnuczka pana Mery, kapitalna, niebieska. Pokazywałem ją u Radka na filmie. 4 razy 34 na oddział była, na dużej ilości gołębi. To jest też wnuczka pana Mery, zarazem wnuczka Alicji. I też czołowa w G kategorii lotniczka, też ma bardzo fajny wynik. Pomimo, że nie miała zrzucone ani jednego piórka jako młoda, teraz dopiero się zaczyna pierzyć. Także naprawdę jest to kupę bardzo fajnych gołębi. Tu jest jeszcze też, warto myślę pokazać, trzecia lotniczka oddziału C kategorii. Trzecia z drugiego maratonu na oddział, 6 na rejon i nie pamiętam która, ale też czołowo na okręg. Notabene też jest złączenia pełnej siostry pana Mery na syna Witekopka i 981. Także tak jak widzicie, no wszystkie te gołębie takie czołowe, sztampowe nasze są z właśnie z tych naszych starych linii, starych ptaków. Tu też ta strataka, to jest akurat z oryginalnego samca od Van den Hide, nałączona na nasze Houbenowite kopki. Kapitalnie siadała 500, ta samica jako roczna ma chyba wszystkie 4 500 w setce na oddział zrobione. Także tak to na ten moment, moi drodzy, wygląda. Gołębie dorosłe jeszcze parę razy wypuścimy, natomiast dosłownie literalnie będą wypuszczane raz dziennie, jeszcze może 2, 3, 4 tygodnie. Jak zaczną już karmić młode, to myślę, że już sobie damy spokój, zwłaszcza, że ostatnio nam się bardzo mocno uaktywnił jastrząb i no i trochę tutaj rowi dziadostwa, także tak to wygląda.
Czy będziemy nagrywać więcej? Na pewno jak biuro będzie skończone, to będziemy nagrywać więcej. Będzie wtedy gdzie usiąść, co zrobić. Tutaj widzicie, że nawet w altance mojej nie mogę usiąść, bo transport, gołębie czekają na transport, wszystkie te woliery całe, wszystkie te gołębie czekają po prostu na transport, powinny być już w Kanadzie od zeszłego tygodnia, natomiast ze względu na upały, fale upałów w Europie, zresztą w Toronto tak samo, lekarz graniczny nam wstrzymał transport, tydzień mamy opóźniony, jutro będę pakował te ptaki, w środę pewnie wylatują. Widzicie, nowe klatki uzbrojone, wszystko w altance, pełna altanka, już nie ma gdzie tego trzymać nawet, bo miało to wszystko, już było przygotowane do wyjazdu i w ostatniej chwili nas zblokowali, także no dużo, dużo jest zajęć, roboty nie brakuje. Także jak mówię, jak się ogarniemy troszeczkę z tymi pracami, widzicie, działka też cała rozkopana. Tutaj ci, którzy śledzą nasze media społecznościowe, to widzieli, że przed przylotem, przed koszowaniem na 500 było wszystko rozkopane, koparka tutaj jeździła cały dzień. W sobotę, w dzień koszowania, było to wszystko znowu zakopywane, także no i gołębie mimo to siadły fajnie, czołowo, jakoś im to nie przeszkadzało, ani że się kopało przed koszowaniem, ani po koszowaniu, także tyle, moi drodzy, na ten moment z hodowli Morel Team. Myślę, że na pewno o czymś zapomniałem, co miałem powiedzieć, a wiem, co, o czym zapomniałem powiedzieć, może mniej miły aspekt, natomiast widoczne było na materiale filmowym z przylotu, że część gołębi upadała. Myślę, że nie ma się co tutaj wyżywać na filmiku, albo nie ma sensu zaogniać sytuacji już po locie. Natomiast poruszałem to już na sekcji zaraz po przylocie. Chłopaki, hodowcy, koledzy z sekcji mnie poparli. O, pojechaliśmy po raz kolejny w tym sezonie z jednym z sąsiednich oddziałów. O, bardzo mi się nie podoba ten transport, nie ukrywałem tego na punkcie, nie mam tego zamiaru teraz ukrywać. Gołębie koszowaliśmy jako piersi z samego rana, widać, że zawalone było pojenie, jeśli w ogóle były pojone, w co bardzo szczerze wątpię, to było to pojenie totalnie zawalone, bo gołębie z 500, gdzie leciały 5,5 godziny praktycznie, przewracały się na wlocie i rozmawiałem z hodowcami na sekcji, tak jak mówię, zaraz po locie mówili to samo. Pierwszy lot w tym sezonie, z którego gołębie się praktycznie przewracały, i to dorosłe gołębie, doświadczone gołębie, więc no, transport zawalony totalnie, klatki bez rusztu, no nie podobało mi się to niesamowicie. Mam nadzieję, że więcej takich sytuacji nie będzie, bo niestety jak się chce komuś zrobić dobrze, bierze się jakiś oddział ze sobą, a później jeszcze się jedzie ich kabiną, która notabene nie jest na taki lot przystosowana, gołębie to odczuwają, to nie o to w tym chodzi. No, zresztą nie będę się tutaj rozwijał, bo nie ma to sensu, natomiast no, uratowało nas to, że lot był łatwy. Gdyby to był ciężki lot, to byśmy dostali znowu banie, czy tam banie. Dostalibyśmy na pewno oklep, dużo gołębi by brakowało z potencjalnie takiego niepotrzebnego powodu, tak? Także nie wiem, no. Szkoda strzępić jęzora, ale dalej w tym naszym sporcie niestety są takie ludzie nieodpowiedzialni, są podejścia złe, bardzo niedobre i trzeba się tego wystrzegać i naprawdę no, nie rozumiem tutaj, po co to było zrobione, ale mniejsza z tym. Gołębie są w domu, odpoczną, zregenerują się, natomiast na przyszłość, jeśli będę miał na to wpływ, a jak się uprę, to będę miał, to naprawdę nie warto współpracować z takimi ludźmi, z takimi oddziałami, które nie dbają po prostu o dobro gołębi i tyle w sumie. Myślę, że ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, o kogo chodzi, a reszta nie musi, bo też jak za dużo powiem, to nieraz jacyś tam moi wierni fani linczują kogoś, a też nie chcemy tego, żeby gdzieś tam dzwonić, wyzywać, ubliżać i tak dalej. Myślę, że zostało sobie to wyjaśnione od razu na punkcie i więcej do takiego czegoś nie dojdzie, głęboko w to wierzę, ponieważ w zeszłym roku też tak było. Zostało to w tym roku, tylko było to z naszą kabiną, zostało to w tym roku poprawione, naprawdę nie mam zastrzeżeń, ciężkie, wymagające 500, gołębie przychodziły w super kondycji, pojenie było zrobione, zorganizowane jeszcze tu na miejscu, na ostatnim punkcie, fenomenalnie to wszystko zagrało, zadziałało, no ale ten ostatni lot, gdy zostało to powierzone komuś innemu, to znowu wróciły te jakby zmory z przeszłości, że mam nadzieję, że nigdy więcej już do tego wracać nie będziemy musieli. I tym mniej przyjemnym akcentem zakończymy dzisiejszy wywód. Myślę, że film wyszedł dość długi, ale dawno mnie nie było, to będziecie sobie mogli posłuchać tego Morela, wariata głupka, łysego grubasa i tyle. Także dzięki bardzo za wysłuchanie.
Możecie zostawić jakiś tam komentarz, miły albo niemiły, wszystko mi jedno. I za jakiś czas słyszymy się ponownie. Dobrych lotów i udanych sezonów na młode. I nie szalejcie za bardzo z treningami, żeby tych głębi nie wykończyć jeszcze przed sezonem.